No dobra, zapomniałem o jednej rzeczy, o benchmarkach, syntetykach. Także jeszcze dodajmy, taki będzie dodatkowy materiał, taki errata. Engine Haven Benchmark i tu mamy preset Ultra i tesselacja Extreme, mamy FPS-y 29,8, score 750, minimum 7,2, maksimum 66,5. I to jest Engine Haven. Drugie ustawienie było, przepraszam, tam to było z AA razy 8, a tutaj jest bez AA i też jest Ultra i też Extreme tesselacja. I już wyniki są troszeczkę inne, jak widać. 29 do 447, 447 FPS-ów, 1125 wynika, tam był 750. Minimum 8, więc się dużo nie zmieniło, 7,2 do 8, ale maksimum tu było 66,5, a tu jest 106,6, więc spora różnica. A w wynikach w Valley'u, Engine Valley Benchmark, FPS i to jest ustawienie preset custom, znaczy no preset tak maksymalny, można powiedzieć quality ultra i 8 razy AA, anti-aliasing i mamy FPS 30,9, score 1334, 18,5 minimum i 59,1 maksimum. Jak przestawiliśmy, wyłączyliśmy AA, a reszta ustawień jest taka sama, to mamy 64 FPS-y, score 2529, minimum FPS-ów 29,8, a maksimum 106,6. Także jak możecie sobie porównać, no jest spora różnica, dwa razy więcej FPS-ów, minimalne skaczą o 11, maksymalne dwa razy prawie. Więc jest spora różnica. No i to taka koniec erraty, to by było na tyle. Koniec testów 960, sorry za zapominajkę. I do zobaczenia. Cześć.